Witam Państwa w czwartek 24 marca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Gliwicka DTS-ka na niechlubnym podium. Przed nami duże zmiany w kursowaniu autobusów. Powiemy także o nietypowym wypadku z udziałem policjantów, a na koniec zdradzimy, czy prezydent Gliwic bierze udział w świątecznych przygotowaniach. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Zwykle kierowcy po zgłoszeniu stuczki czy wypadku czekają na policję. Tym razem policjanci byli na miejscu, ponieważ sami brali udział w wypadku, do którego doszło dziś rano na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza. Kierujący Fordem na tarnogórskich numerach prawdopodobnie nie zauważył znaku stop i wjechał w bok oznakowanego radiowozu. Siła była tak duża, że policyjny radiowóz dachował, obrócił się i stanął na kołach. Funkcjonariusze znajdujący się w samochodzie byli przytomni, niemniej przewieziono ich do szpitala. Prawdopodobnie nie doznali obrażeń zagrażających ich życiu. Sprawcy wypadku, kierowcy Forda, nic się nie stało. Straż Miejska przypomina, że od 1 marca na terenie Starówki obowiązuje strefa zamieszkania. Takie przypomnienie jest wynikiem częstych wykroczeń ze strony kierowców, którzy jadą na pamięć albo źle parkują. Do najczęstszych wykroczeń należy postój w strefie zamieszkania w miejscach niewyznaczonych albo za blisko od skrzyżowania. Nagminne jest zostawianie auta za znakiem zakazu zatrzymywania się. Często kierowcy, zostawiając samochód na parkingu, tarasują przejście pieszym albo wyjazd z posesji. Za wymienione przewinienia kierowcy mogą dostać mandat w wysokości 100 zł wzwyż. Do tego należy doliczyć, a raczej odliczyć, co najmniej 2 punkty karne. Gliwice co roku mają swoje kandydatury zarówno do nagrody superjednostki, jak i antynagrody, jaką jest betonowa kostka. Wyróżnienia te od kilku lat przyznaje Stowarzyszenie Moje Miasto, które wskazuje najlepsze i najgorsze inwestycje w aglomeracji. W tym roku Gliwice reprezentowane były przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które doceniono za udane stawianie plomb mieszkaniowych w centrum miasta oraz drogową trasę średnicową, która pod padła za swój antymiejski charakter związany z podporządkowaniem przestrzeni publicznej samochodom. W wyniku głosowania kapituły oraz internautów wygrały dwie inwestycje katowickie: remont i przebudowa kamienicy przy ulicy Świętego Jana oraz wyburzenie hali sportowej Kleofas na Załężu. DTS-ka w swojej kategorii zajęła natomiast niezbyt zaszczytne drugie miejsce. Zniżki dla seniora. Prawie 3000 kart seniora wydano od uruchomienia programu, czyli od 5 stycznia ubiegłego roku. W programie Gliwicki Senior 67+, 75+, zaangażowanych jest 39 podmiotów, w tym 10 miejskich, a pozostałe to prywatne firmy i instytucje. Baza partnerów ciągle się poszerza. Dzięki niej osoby powyżej 67 roku życia mogą liczyć na zniżki w obiektach rekreacyjnych, ulgi w placówkach zdrowotnych i rabaty na zakupy. Osoby, które chcą się włączyć do programu jako posiadacz karty czy partner, wszystkie informacje znajdą na stronie Gliwickiego Magistratu. Już od dzisiaj należy spodziewać się świątecznych zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Wielki Czwartek i Wielki Piątek autobusy kursować będą według wakacyjnych rozkładów jazdy. To oznacza, że nie kursują linie 648 i 932, a mniejsza liczba kursów wykonywana będzie na liniach A4, 8 i 58, 156, 186, 677 i 710. Podobne ograniczenia obowiązywać będą również we wtorek po Wielkanocy. W same święta obowiązywać będzie rozkład niedzielny z wyjątkiem linii, które mają przygotowany specjalny rozkład na Wielkanoc. To m.in. linie 6, 8, 41, 126, 256, 186, 194, 617, 677, 692, 696,
69, 710, 840 i 850. W poniedziałek wielkanocny liczba linii ze specjalnym rozkładem będzie już dużo krótsza i w Gliwicach obejmie tylko linie 41, 194, 710 i 850, które nie będą obsługiwały przystanków przy centrach handlowych. Skoro już jesteśmy myślami przy świętach, pozostańmy przy tym temacie. Tradycyjnie, jak co czwartek, Telewizja Imperium realizowała program Studio Prasowe. Ponieważ świąteczne wydanie, to i gość musiał być wyjątkowy. W dzisiejszym odcinku nasze kamery zajrzały do gabinetu prezydenta Gliwic. Poza pytaniami o przyszłość miasta, nasi dziennikarze dopytywali także o wielkanocne tradycje. Zostawmy już politykę i pomyślmy o nadchodzących świętach wielkanocnych. Czy prezydent Frankiewicz ma w związku z tym jakieś obowiązki w domu przed Wielkanocą? Tradycyjnie tak, to znaczy zawsze rodzinnie żeśmy spędzali wszelkie święta i każdy tam miał coś do przygotowywania. Może w myśl zasady, którą sam kultywuję, to znaczy, że jest coś takiego jak efekt partycypacji. Jak się do czegoś dołoży rękę, już nie mówię jak zrobić coś samemu, to się później nie narzeka. No swojej pracy się zwykle nie krytykuje. W związku z czym każdy miał jakieś rzeczy do zrobienia. Ja też tam miałem. A pan czym się zajmuje? No, z rzeczami, których na co dzień nie robię, ale co tam zdziałam w kuchni, czy coś posprzątam, to się mi zdarza. Cała rozmowa dziś na naszej antenie. Polecam Państwa uwadze, także transmisję Triduum Paschalnego na naszym kanale. Dziś i jutro z Gliwicką Katedrą połączymy się o godzinie 18. Relacje będzie można oglądać też w internecie na tvimperium.pl. Zakładka Oglądaj na żywo. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnej reszty dnia. Kolejna dawka aktualności z Gliwic jutro o tej samej porze.